Szalony samochód, ale kurde, osiągi są świetne. Nawet w takiej gównianej sytuacji jak byłem, udało mi się podgonić tych patołachów i załatwić sprawę. Aż zrobię, kurde, sobie zdjęcie w tym punkcie widokowym tutaj. Robi się zdjęcie czy nie? Moment, muszę chyba jakoś wejść, zainicjować coś. Okej. Proszę, zrobione zdjęcie na tle tych patałachów. No, to jest... Ach, piękny samochód. Szkoda właśnie, że nie można wyłączyć zniszczeń w tej grze, no. To by się bardzo przydało, mam nadzieję, że to w końcu dodadzą taką opcję wyłączenia zniszczeń. No przecież to jest... Każdy samochód sobie tunigujesz tak pięknie, to pieczołowicie sobie go tutaj zmieniasz, żeby pasował tobie, tak? A tu nagle jakieś głupie zniszczenia, no nie podoba mi się to. Ale zobaczcie, jak ten samochód pięknie robi drifty. No dobra. Drifty driftami. Ścigaliśmy się teraz, też sobie poradził. Ale, czy rzeczywiście na drifcie będzie taki dobry? Proszę bardzo, tutaj mamy stuntowanie. Skoki, drifty, wyprzedzanie na trzeciego. I tego typu rzeczy. No, więc... Wyprzedzanie na trzeciego to jest tak naprawdę stunt tylko i wyłącznie w Passacie B3, uwierzcie mi. Jazda samochodem, takim jak Passat B3, 70 koni mechanicznych, 23-letni Passat B3, niby moc fabryczna 70 koni mechanicznych, po tylu latach to jest tak naprawdę 50 koni mechanicznych, to jest raz. I wyprzedzanie czegokolwiek na ulicy to jest, to nie jest jazda samochodem, to jest gra strategiczna. Ty musisz mieć GPS-a, najlepiej na tablecie jak ja. What the fuck? Najlepiej jak ja musisz mieć i patrzeć, gdzie będzie przed tobą, na przykład 2 km przed tobą jest długa prosta. Patrzysz przed tobą ciężarówka, która jedzie 40 na godzinę i musisz ją wyprzedzić, musisz zaplanować ten moment, kiedy wciśniesz gaz do końca i absolutnie nie ma to znaczenia, czy wciśniesz do końca, czy do połowy, czy do 1/3. Samochód tak samo przyspiesza. To jest gra strategiczna, kiedy właśnie musisz podjąć tą decyzję. Okej! Naciskam kierunkowskaz w lewo i zaczynam manewr wyprzedzania. Trzymaj się mała, jeśli jakakolwiek będzie chciała wsiąść do takiego auta. Trzymaj się mała, bo to będzie podróż twojego życia. Teraz się przekonasz, co jest warty Passat B3 z 92. Sorry, 92? Dobrze, drugiego roku, no. Kurde. To jest to. Ja tu sobie gadu opowiadam o moich życiowych przeżyciach, a zobaczcie, mamy tu robotę do zrobienia. I Lancer tak średnio sobie radzi. Okej. To było ciekawe, nie powiem. Wuuu! Oh. To było ciekawe. Jechałem na dwóch kołach i zobaczył policjant mój układ wydechowy w samochodzie. Znaczy, tu jest bardzo ważne podczas tego driftowania, aby się nie zderzać. No, jak to w driftowaniu. Zobaczcie, że ile więcej punktów zdobywam podczas, gdy nie uderzam o jakieś tam barierki. Wydaje mi się, że podczas gdy w coś uderzę, kasuje mi się cały mnożnik, jak to w NFS-ach. O Jezu, ja tego tam nie widziałem, co tam było w ogóle. Tam coś było? Jest, awans, jakieś osiągnięcie, wow, niesamowite, nie mogę teraz czytać tego. Skyline'em bym to spokojnie poleciał, już na pierwszym zakręcie bym miał wymaganą ilość punktów, ale chodzi o to, aby zrobić to w Evo, ale powiem wam, że Evo jest świetne do wyścigu. Znaczy, wygrałem jeden bardzo trudny wyścig, za pierwszym razem, no i zobaczcie, no, to było naprawdę fajne. Dobra. Takie drobne uderzenia o barierę są traktowane w tej grze jako kiss the wall, więc nie kasują punktów, ale trzeba z tym uważać, bo czasami chcesz uderzyć lekko, a uderzysz mocno, a czasami chcesz uderzyć mocno, uderzysz lekko. Jaki dziwny checkpoint. Aha, bo tam była skocznia, dobra. Tutaj też jest coś. Myślę, że się uda. Nie wiem. I policjanta, świetnie. Nagrano klip z gry. Nie, to nie jest Forza. Jakieś wyzwanie, dobra. Aha, mam już 80 tysięcy, więc nie muszę się starać. Teoretycznie, ale warto... No kurde, jak mnie ta mapa wkurza. Widzisz na mapie i wydaje ci się, że za 200 metrów będziesz miał skręt, a to się okazuje, że jest za 20 metrów. A to dlatego, że się przy... O!
To dlatego, że się przyzwyczaiłem do tych mapek z innych gier wyścigowych, gdzie one są po prostu w 3D, a nie tutaj rzut z góry. I ciężko mi się na to przestawić, no. W każdych grach już, chyba każdy producent gier, czy tam, nie wiem, twórca gier, czy twórcy gier, doszli do wniosku, że mapy 3D są lepsze, bo widać, co jest przed tobą dużo dalej, tak? I nie zajmują one tak dużo miejsca, jeśli miałbyś mieć to wszystko w 2D. A tutaj nie, tutaj jest w 2D i tak naprawdę nie wiesz, kiedy skręcić, no. To jest straszne. Trzeba naprawdę znać mapę na pamięć, żeby ładnie to robić. Ale mimo to, mimo że... Co to było? Przecież lampy można rozwalić prawie wszystkie. A tutaj jakieś dwa pachoły... Ach. Jakieś dwa słupki na krzyż i tego akurat nie możesz rozwalić. A już coś innego? Możesz, możesz, nie ma problemu. Możesz rozwalić inną lampę, możesz cały przystanek rozpieprzyć, możesz, nie, wjechać sobie w płot, możesz o to rozwalić, to, tamto. A nagle takiego dziwnego słupka, który gdzieś tam ci przeszkadza, tak? No to nagle nie jest do zniszczenia i się od niego rozpierduczasz. See you back, dobra. Możemy sobie coś tutaj przejrzeć. Wiadomość. Mhm. Pokaż na mapie. Do garażu musimy jechać. Dobra. Dobra, nara. Okej, akceptujemy. Lecimy na wysokich obrotach. Nie pamiętam, czy to było startowanie, driftowanie, ale ktoś tutaj zaprosił, chętnie pojadę, lubię się ścigać z innymi graczami, jest to zawsze dodatkowa jakaś dawka emocji i wrażeń. Więc tak, jest tutaj sobie ktoś i proszę bardzo, czy on miał Evo? Jak on miał Evo, to ja dosłownie, ja wychodzę, piję herbatę z pigułką gwałtu. No nie, na szczęście ma chyba BMW. BMW kontra Mitsubishi, koleś, ale to jest chyba ten trudny wyścig, nie wiem. Nara, nara bicz, nara bicz. Lecimy. Tak, już możesz nasmarować dupkę, wazelinko. Cholera! Zawsze tak mam. Ach, nieważne. Zawsze tak mam, że jak coś... A, on też się rozwalił, słabiak. Ło! Gdzie on tam poleciał? Nie, dobra, to nie jest ten trudny wyścig. To jest ten łatwy wyścig, więc dam sobie radę. Git. No ale ja mam chyba Evo lepsze, tam to jest jeden z takich chyba początkowych wyścigów, więc on może sobie tutaj nie radzić ze mną. Ale to nic, pozwolę mu wygrać z tymi tutaj ludźmi, botami. Też to nie jest wyścig grupowy, nie wiem. A właśnie, a ciekawe jakby wyglądał drift synchroniczny, czy to też się... Trzeba driftować koło botów, czy z innymi graczami można? Bo to ma sens chyba tylko driftowanie z innymi graczami, no bo gdy driftujesz z botem, to oni cię ramują przeważnie przez 90% czasu na zakrętach. 370 km na godzinę to jest full dla mojego Evo. Widzicie, skończył mi się już tutaj bieg. Ojej, 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 za wcześnie ręczny. Ale nie rozbiłem się, nie jest źle. Oleż tu poleciał, też się chyba rozwali. Ależ tu ładnie można driftować. Ja nie pamiętam w ogóle tych łuków tutaj. Ale one są świetne. Będę musiał tu kiedyś zagościć. Tak, pewnie będą tam jakieś wyzwania driftowe. Dobra, ile kasy? Ile kasy? Bo kasa jest najważniejsza w tej grze, no. 2000. To rzeczywiście był początkowy jakiś wyścig, ale koleś w tej BMC naprawdę zapieprzał ładnie. Oj, sorry. 370 km na godzinę to jest prędkość naprawdę bardzo ładna. BMW chyba M5? Nie wiem. Cześć. Cześć, jestem Lucek i ja sobie tu nagrywam odcinek. Driftuję moim Mitsubishi i w ogóle. Co, chcesz ze mną wyścig? ze mną wyścig chcesz? Tak? Tak? Dobra, nie ma problemu. Konkurs driftu, proszę bardzo, akceptuj. No. Nie mam taki cwaniak. Zapraszam, zapraszam do zabawy. Ha, ha, ha. Jedziemy. A cwaniaczek, widzicie, przyjął tak jak... Myślę, że musi, żeby się uda, o, tak po prostu. Ile punktów? 49, nieźle.
No widzicie, od tych zdarzeń się właśnie sporo tych punktów marnuje, trzeba uważać na to. Ile teraz? 3000, pięknie. No, nie ma to jak driftowanie po autostradzie. Na pewno dużo punktów to zdobędę. Tak. Bardzo dużo. Mam ochotę obejrzeć kolejną cutscenkę, bo nie wiem, co się tak naprawdę w fabule dzieje. Oni tam się w pewnym momencie zachwycali, jacy to są zajebiści. I mówili, oh man, you are the best, nie? Boże, no co to ma być za trasa driftowa? Jakąś grę dziwną wyznaczyła. Jedziemy sobie... O, dobra, zwracam honor, jest tutaj ładnie. To było ciekawe, tylko 11 tysięcy. Za mały kąt i zdarzenie na końcu to nie był dobry pomysł. Aj, 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 aj. Wow, tory! Hej, ja tu nie byłem. Ostro. O, można rozwalić na szczęście. Kurde. Nie, wszystko tu można w tej grze rozwalić na drodze, mimo że uważasz, że to można jednak rozwalić, ale nie. Ale wiecie co, ja tak naprawdę teraz tak narzekam. Ale naprawdę, jestem teraz po długiej przerwie od grania w tego NFS-a i musicie brać na poprawkę, no. Wyprzedził mnie, o nie! Lepiej mu poszło na tych zakrętach. No, gdybym miał Skyline, pewnie bym sobie poradził, no ale w tym wypadku... No, nie poszło. Nieźle musiał sobie tam dawać radę. No, i tak nie poszło, no. Przyznaję się, okej, teraz bez bicia. Poszło mu lepiej niż mi. Kurde, Evo jest świetny, no. Fajnie się nim jeździ. Ale wydaje mi się, że jest lepsze takie na wyścigi, tak? Ja zobaczę sobie teraz inny wyścig jakiś tutaj. Aha, musimy wejść tu do garażu. Zobaczymy, co ta Amy powie. Ja jestem strasznie ciekawy, co ma do powiedzenia ta typa. No, ona coś tam tuninguje, ale ona też ustawia jakby wyścigi, gdzie możemy zdobyć samochód, jak na przykład w przypadku tego Porsche, ale wiem też, że można tego Mustanga jakoś zdobyć w wyścigu. Jeszcze do tego momentu chyba nie doszedłem. Być może w dzisiejszym odcinku uda się do tego momentu dojść, ale zobaczymy. Oj, powiem wam, miałem ochotę nawet pograć sobie w tego NFS-a. O. You're lying to me? I swear, and I really mean this. Hey. Quaut. Nakai-san. Koe des. Yoroshiku ne. Kimi tachi ga wasa no master builder no futari ni da ne. Yoroshiku. Yo, I'm a Spike. So. Domo. Kare ga okotte ta yatsu da ne. What do you say about me? Huh? Shut up, Spike. Sorezeru na hyougen wa bokura o ichi ni saseru kara ne. でも車は同じものはないし、一台一台それぞれ違うんだよ。Let me explain. Self-expression. Okej, dobra. Już mi się nie chce słuchać. Nie mogę tego przewinąć. Muszę zobaczyć tego frajera do końca. Ale tego cytaty mnie wkurzają, naprawdę. Weźmiemy sobie coś, pogrzebiemy tutaj w tuningu. Czy mi się odblokowały jakieś nowe części? Powinno to być pokazane gdzieś. Na przykład w telefonie, wiadomości. Rep. Powiadomienia. Dobra. Nowa ranga miesiąca. Wyzwanie dostępna nowa część. Zobaczmy. Weźmy sobie myk tutaj. Cylindrów. Tak, możemy cylindry kupić. Myk. Ale co właściwie jeszcze? Tu nic. No i jeszcze musimy sprawdzić tu. Powiadomienia. Zapłon. Tak jest najszybciej. A, dobra, to jest zamontowane, czyli nic nowego. Jeszcze weźmy sobie tutaj z tym prowadzeniem troszeczkę.
Co się dzieje z samochodem? Dobra, myk. Okej, lećmy w takim razie. Muszę pamiętać, aby odbierać te wiadomości, które ktoś mi tam nagrał na pocztę głosową. Chodzi mi oczywiście o fabułę. No bo wtedy te wszystkie wydarzenia się pokazują na mapie, zdaje się. Jak nie odbieram tych wiadomości, to prawdopodobnie one się nie pokazują. Ale to jest zajebista opcja, że w końcu to wyłączyli. Nawet nie macie pojęcia jak to wkurza, kiedy jedziecie sobie ważny wyścig i nagle słyszycie w uchu brzęczenie, jak ktoś do was dzwoni z tych postaci. Ach, to jest straszne. Ale dobra, jestem już na mapie, wiadomości. Oha, w ten sposób się odbiera, świetnie. Dobra, niech oni sobie tutaj gadają teraz. A my możemy sobie robić kolejne wyzwania. Mamy tutaj coś od Manu i to jest... A, to jest znowu do bunkra trzeba iść i zobaczyć, co on chce nam powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie można to pominąć. Bo powiem wam tak, na początku fajnie, można sobie poglądać te filmiki, one są takie jakieś, no ciekawe, pokazują taki fajny klimat, ale po jakimś czasie już nie chce się patrzeć te same mordy gadające o tym samym tak naprawdę. Więc ja to sobie wyłączam, a zresztą też chcę pozostawić wam, żebyście sobie wyoglądali. Mnie interesuje rozgrywka. Możecie powiedzieć, ej Lucek, ale rozgrywka rozgrywką, no po jakimś czasie możecie się znudzić, jeżdżenie tych wyścigów tak samo, driftowanie i tak dalej. Ale jest sporo samochodów, które trzeba sprawdzić w tej grze, a to jest ciekawe, że za każdym razem te samochody driftują się, tuningują się, sterują inaczej. Taki na przykład Evo w porównaniu do Challengera, czy do każdego innego samochodu lata zupełnie inaczej. No i to jest ciekawe i to jest dla mnie bardzo fajne, że ja mogę sobie te auta potestować i sprawdzić, który tak naprawdę będzie mi najbardziej odpowiadał tej rozgrywce i to mi sprawia radość. Fabuła jest okej, no jest jakaś tam sobie, jest ten klimat, ale no to takie gadanie ich o jakichś pierdołach mnie już po prostu wkurza. Nie? Dlatego sobie to czasami pomijam. Gadałem sobie o tych takich rzeczach związanych z tuningiem, o jacy to są fajni, zajebiści, no i man, bez przerwy taki klimat naciągany takiej amerykańskiej młodzieży, nie wiem, jakoś to do mnie nie przemawia, tak. No to tu mamy coś nowego. Sprint, proszę bardzo. CJ rządzi, przyjechał CJ z San Andreas, zobaczymy co zrobi. Tak, tutaj mamy sprint. No właśnie, zobaczymy. W poprzednim sprincie z Amy bardzo trudnym dałem sobie radę właśnie w Evo. Teraz musimy jechać z Magnusem, musimy z nim wygrać. Stara się trzymać blisko mnie. Kto to mówi? Ty się będziesz trzymał zaraz blisko mnie, będziesz musiał się postarać, na dużo napocić, bo człowiek. A dobra, poczekaj. No. Czekaj, to twoje Porsche, ono ma napęd tylko na tył, nie? Tak właśnie. A tu mam napęd na 4 kółka, wiesz co to oznacza? Że mam lepszą trakcję, lepsze przyspieszenie. Tak, i chyba właśnie dostałeś z tyłu. Dlatego możesz tam troszeczkę pokoczować, nie wiem, omijać trafiki czy coś. Może udać się jakimś sposobem złapać strumień aerodynamiczny mojego samochodu? Udało ci się, nie powiem, to ci się udało. Ale to nie jeszcze nie koniec wyścigu, więc miej się naprawdę na baczności. Panie Magnusie, Magneto. No, tutaj sobie ładnie na zakrętach poradziłeś, nie powiem, to było nawet niezłe. Ale co jeśli chodzi o driftowanie, no czy ty umiesz driftować, panie Magneto? No właśnie chyba nie. Twój samochód jest zrobiony, widzę, że na sprinty typowo. A co z ramowaniem? Ojojojojoj, sorry, to naprawdę byłeś ty? Myślałem, że to jakiś trafik, no zajechał mi drogę. Przepraszam. Jedziemy sobie tak, nie przejmujemy się panem Magneto. On nas przyciąga, on ma taki catch-up, wiecie, jak w tych starszych NFS-ach. Włączacie catch-up, jak w Most Wanted, i nagle samochody się teleportują zaraz za twoim tylnym zderzakiem. Potem patrz, jakiś tam, Fiat Punto cię wyprzedza, ty masz tam Mercedesa SLR-a. Ja, zajebiście. No, a on jest Magneto i on z kolei przyciąga mój samochód. No niestety musiałem tutaj wywalić te plastiki, zamontować jakieś fajniejsze komponenty, żeby podczas zderzenia
było fajniej. No i to też sprawiło, że mój samochód można przyciągać tak umysłem, jak to robi magneto. O, to jest cwaniacze. Proszę bardzo. Ładnie idzie, naprawdę troszeczkę samochód chaotyczny jest, ale to nie jest jeszcze Honda S2000, którą miałem na początku gry. Bardzo ładny samochodzik, ale no niestety w tej grze nie jest ładny. O, wallride'y można robić, o, pięknie. Od ściany do ściany, pięknie, nie mam już nitra. A ten cwaniaczek mnie tam troszeczkę podgania. Zrobił się nagle dzień, a raczej ranek chyba. Ranek, bo tu raczej wieczór nie jest chyba. Dobra. Myk, myk. Myk, rzuca odrobinkę. Bardzo rzuca. Jest meta. Panie Magneto, staraj się trzymać blisko mnie. Nie, no jest troszeczkę problem z tym Evo. Jest samochód ciężki do opanowania, ale podobnie jest ze Skyline'em. Myślę, że jakbym jeszcze coś tu poszperał z tymi ustawieniami, to by było lepiej. Myślę, że jest zbyt nerwowy ten kąt skrętu. Nie wiem, tu trzeba pogrzebać też dużo, bawić się z tym i tak dalej. Ale poszło całkiem dobrze. Było kilka takich problemów, momentów, kiedy się zawahałem. Tu mamy próbę czasową. Jeszcze nie udało mi się nie zaliczyć próby czasowej, więc będzie dobrze, będzie naprawdę dobrze. Uwaga, start. No dobra, możemy sobie tutaj zaprosić wszystkich. Why not? Czekamy. Obiecałem, że będziemy zapraszać innych ludzi, więc czemu nie? Troszeczkę się uszkodził mój Evo. Ktoś tam jeszcze się zastanawia. Dwóch graczy się jeszcze zastanawia. Mamy 15 sekund, tam ktoś pojechał, ale to był bot. Dwóch graczy jeszcze myśli, co zrobić. Dobra, o! Dwóch nawet weszło, what the fuck? Dwóch zaakceptowało wyścig. Uwaga, uwaga. Let's go, Porsche i Porsche, dwie Porsche'awki. Ktoś mi pisał właśnie w komentarzach, że te Porsche'awki są całkiem dobre. I chyba nawet najlepsze w tej grze. Ojejejej, to było hardkorowe. No dobra, o kurde, ale wyrwał do przodu, skubaniec. Woo! Ale Amy poleciała śmiesznie. Dobra, ale mam tutaj osiągnąć jakiś tam czas. Na szczęście nie mam parcia na to, aby dojechać jako pierwszy. I prawdopodobnie to jest próba czasowa, więc chodzi o czas, tak? Dojedziemy na czas wszyscy i dostaniemy po 12 tysięcy. Tak coś czuję. Taka moja optymistyczna prognoza tutaj. Mało nitra mam. Mało driftuję, mało stuntuję, a wybrałem sobie właśnie to drifty, to nitro zadziałania. Ojej, ale się rozwalił. Ojej, ojej, o niego. O kurde, dobra. Dzięki temu troszeczkę podriftowałem. Nie. Ach. I zdobyłem nitro, ale nitro już mi się skończyło, więc musimy zarobić nowe. Oj, co on robi? Co on zrobił? Pominął chyba punkt, nie wiem. Ale zawrócił się na autostradzie. Brawo on. To jest ten taki ten. O, tamten w ogóle gdzieś źle pojechał. Ja jestem chyba najlepszy w tej grze. Dobra, ops. Pięknie. Woo! O, idzie jakoś, idzie. Wow, nawet opanowuje ten samochód, to jest niesamowite. Zupełnie jakby, nie wiem, moim padem sterował jakiś inny człowiek. Tak, to jest dziwne, naprawdę, ale okazuje się, że jak puszczam troszeczkę gazu, to ten samochód ładnie się już prowadzi, no. Driftowanie przy 300 km na godzinę. 4 minuty mamy to dojechać. Oj, trochę dużo czasu mamy na to, myślę. Ja to dojadę w dwie. Ho, a już są dwie. No kurde, to jeszcze nie dojechałem. Ile tu checkpointu zostało? Ojej, to jest 34 na 60. Więc ja może zacznę jakiś temat życia. Ja tak mam przeważnie, jak jest jakieś takie długie wyzwanie albo cokolwiek, co trzeba robić długo w grze, no to ja sobie zaczynam wtedy opowiadać różne miłe rzeczy, jakieś tam. No i tak sobie opowiadam. No i tak miło mnie posłuchać. Mam taki ładny głos w mikrofonie, takim dobrym mikrofonie ładnie mnie słychać. I no, tak czasami, ja też tak czasami mam, że tak sobie coś tam robię na komputerze.
włącza sobie jakiś filmik jakiejś osoby, która fajnie sobie tam komentuje, powiedzmy jak gra, no i sobie tak nie czuję się samotny i tak mi jest milej, jak ktoś sobie tak ogląda, coś tam sobie robi na tym wideo, tak? A niekoniecznie muszę też oglądać, co on tam sobie robi, no, chociaż też dobrze jest popatrzeć, co sobie tam robi. Ja no specjalnie tak, ale kurde, zauważyłem, że tak, brakuje mi teraz biegu i tym samochodem się strasznie dobrze jedzie, strasznie dobrze się go prowadzi, jest zajebiście przyczepny, to jest dziwne, opuściłem gaz i nagle padł poślizg, zupełnie tak jakby, ale spróbuję teraz troszeczkę puścić gaz, tak dać, o jak teraz, nie wiem, tak 3/4 triggera i zobaczymy jak będzie się prowadził, czy rzeczywiście będzie chciał tak driftować za każdym razem, przy każdym skręcaniu, czy też nie. Ach, ciu z tym, to jest Need for Speed, tu się jedzie jak najszybciej. Nie będziemy się bawić w takie klocki Lego. Wow. Poszło. Meta! Okej. To było dziwne, już myślałem, że na 100% się rozwalę. Ale proszę bardzo, meta. Lucek 12 tysięcy do kieszeni. Czas docelowy, czas ukończenia. Czy ja dojechałem to na styk? Nie. Nie zdążyłem zauważyć. Ale ładnie poszło, ładnie. Nie wiem jak tamci ukończyli, no ale to było dobre. Ej, tutaj coś mamy na mapce.